witaj w kolejnym odcinku. A co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, a później możesz to wygrać. Dzisiaj coś dla fanów ognia i pożarów, bo przyszedł do nas miotacz ognia od Ilona Maska. No to mamy nasze pudło, które jak widzicie jest sporych rozmiarów. Oczywiście zostało zatrzymane przez urząd celny, którego pracowników serdecznie pozdrawiam. Byliście dla mnie bardzo mili. Długo o nie walczyłem, bo niektórzy na hasło miotacz ognia przypominają sobie obrazy z wojny w Wietnamie, a to zupełnie coś innego. Zresztą zaraz to zobaczymy. Otwórzmy to, ale przedtem zapytajmy, a co my tu mamy? A dzisiejszym sponsorem odcinka jest Plusz, w którym obecnie za dwa numery lub więcej płaci się 20 zł miesięcznie za każdy, bez limitu minut i wiadomości i 10 GB na internet i dodatkowymi 10 na YouTube. Dodatkowo Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie pomniejszają pakietu. Kolejne pudło i nasz niemiotacz ognia, no te flamethrower, który można używać tylko rekreacyjnie. Z Bianką zastanawiamy się, do czego innego można to używać. Nie wiem, do spalenia pamiątek po byłym. Tak. Tak? Albo samego byłego, czego oczywiście nie polecamy. Niemiotacz ognia stworzyła The Boring Company, czyli nudna firma, która na co dzień zajmuje się drążeniem tuneli. Należy ona do Ilona Maska, zresztą nie tylko ona, bo SpaceX, Tesla. Pewnie teraz zapytacie, dlaczego stworzył to coś? Bo może. Tak samo wysłał samochód w kosmos. Dlaczego? Bo może. Wcześniej The Boring Company sprzedawał czapki. Elon ogłosił, że jeżeli sprzeda się ich 50 tysięcy sztuk, to stworzy miotacz ognia. No i powstał. Ponad rok temu Elon Musk wrzucił na swojego Instagrama film, na którym bawił się miotaczem ognia. Wtedy do wszystkich dotarło, że ten facet może zrobić wszystko. Może polecieć w kosmos albo stworzyć coś takiego. No i powstało 20 tysięcy sztuk niemiotacza ognia. My mamy jedną z nich. No i oczywiście nie można jej kupić. Znaczy kupić można, ale drożej. Normalnie kosztowała $500. Ja wydałem około 1000. No to czas sprawdzić, jak wygląda ten sprzęt. Chociaż jeszcze tego nie zobaczymy. Mamy tutaj instrukcję obsługi i liścik. Nie ukrywam, ja już zrobiłem to wcześniej, rozpakowałem ten sprzęt. Musiałem, ale dlaczego, zaraz wam powiem. Po co nam tutaj list z $5? Dlatego, że prawo w Stanach Zjednoczonych nie pozwala wysyłać butli z gazem. Stąd taki liścik, w którym jest to wytłumaczone. $5 na butle z gazem i wyjaśnione, gdzie możemy to kupić. Wiecie, takie strollowanie prawa. Instrukcja obsługi, zaraz ją omówimy. No to teraz przed nami niemiotacz ognia od Ilona Maska. Co, patrząc na niego i trzymając go w dłoni, mam wrażenie, że to jakaś broń ze Star Warsów. Zresztą tak wygląda, Bianka celuje. Zresztą jeszcze nie ma czym celować, bo nie ma tu gazu. No ale widzicie, całkiem ładna konstrukcja, solidna, nie wygląda tandetnie. No zresztą za $1000 ciężko, żeby wyglądała tandetnie. Tutaj na górze macie legendę, całe wyjaśnienie budowy tego pistoletu. Moim zdaniem najważniejszym elementem jest ten zabór. No i teraz wam się przyznam, dlaczego już wcześniej ją rozpakowałem. Znaczy, celnicy też już się pewnie nią pobawili. Tu widzicie zawór, który jest już przerobiony. Wcześniej wyglądał tak, tutaj go mam, amerykański. No i niestety nie można było kupić butli, która pasowałaby do niego. Dlatego jeździłem po sklepach i po miejscach, gdzie ktoś mi pomoże. Wszyscy odsyłali mnie, aż w końcu trafiłem. Nie mogę powiedzieć nazwy firmy, ale bardzo im dziękuję. Tu macie przybitki, jak to wyglądało. No sama przeróbka nie była skomplikowana. Jedyna firma, która jak wszedłem do sklepu, to nie zareagowali na mnie. Boże, coś ty przyniósł? Tylko o, chyba sobie postrzelamy. No i dzięki temu stary zawór możemy wyrzucić, a nowym się cieszyć. A te papierki, które dostaliśmy, to liścik możemy zostawić sobie na pamiątkę. No a instrukcja obsługi praktycznie w niczym nam nie pomoże, bo w większości skupia się ona na podłączeniu butli amerykańskich. Więc to też odkładamy. No teraz moja wersja instrukcji obsługi, no to flamethrower. No w końcu Adam wie jak, więc wiem jak. Zaraz wam to pokażę. Jak to mówią Amerykanie, safety first, bezpieczeństwo przede wszystkim. No i mamy gaśnicę, bo będziemy bawić się ogniem. Potrzebna jest tam też butla z propanem. Dla niektórych może to wydawać się dziwne. No jest trochę dziwne, ale pamiętajcie, ten niemiotacz ognia jest taką większą zapalniczką, którą z butlą będziemy łączyć tym przewodem. Końcówka do butli, końcówka tutaj i wszystko powinno działać. W tym miejscu mamy iskrę, która rozpocznie spalanie. Tutaj mamy taki zaworek bezpieczeństwa, który znajdziemy też w butli, ale tutaj mamy go znacznie bliżej ręki, bo w tym miejscu jest spust, którym regulujemy, jak mocno ma się palić. I tak to wygląda. No to co? Czas się przenieść w lepsze miejsce i to przetestować.
Jak widzicie, jesteśmy na dworze, gdzie hula wiatr, jest strasznie zimno, a nasz namiotacz ognia jest podłączony do butli z propanem. Nie propan butan, tylko sam propan, bo w miejscu, gdzie mi przerobili ten miotacz, powiedzieli, że lepszy będzie ten gaz. Więc jest. Budowa banalna, jak wcześniej mówiłem. Tu mamy iskrę, która rozpoczyna płomień. Tu mamy spust, regulujemy, jak bardzo ma dmuchać. I tyle. Czas się rozgrzać. Powinienem mieć okulary. A po co? Safety first. Gaz się kończy już? Musieliśmy zmienić butlę, bo skończył się gaz. Szybko się kończy, bo im większy płomień, no to tym większe spalanie. Więc odpalamy. Tutaj dmucha już lepiej. Myślałem, że płomień będzie większy, ale w Stanach mają inne butle, inne konstrukcje, więc... No i tak nie jest źle. W ogóle chciałem coś spalić, ale pomyślałem, że jesteśmy w Warszawie. I tak się dziwię, że nikt nie wezwał policji ani straży pożarnej. Mimo, że bawiliśmy się ogniem i miało być cieplej, to zmarzliśmy z Bianką. No ale też nic sobie nie zrobiliśmy. Nic się nie stało, ale też nie przesadzajmy, że to coś bardzo niebezpiecznego. No, przyznam się, na początku miałem obawy, bo gaz, bo płomień, ale jak widać, da się tym bezpiecznie bawić. Ogólnie to była dla mnie mega frajda, dlatego póki nie oddam go komuś z Was, wypalę jeszcze kilka butli z gazem. Z budowy przypomina mi to palnik, którym nagrzewa się papę na dachu i mimo mojej gorącej miłości do tego gadżetu, nadal nie widzę dla niego praktycznego zastosowania. Znaczy, można naprawić wspomniany dach, podgrzać kiełbaski na ogniu zamiast na grillu, nie wiem, spalić liście w ogrodzie, postraszyć sąsiada, a może jak przyjdzie apokalipsa zombie, mamy czym się obronić. No może wy macie jakiś swój pomysł. I dla tych, którzy ciągle zastanawiają się nad legalnością tego namiotacza, jest on w 100% legalny. Zresztą konsultowałem się z prawnikiem, bo miałem obawy, że nie przyjdzie, zatrzymają go celnicy, ale na szczęście nie trzeba było go prosić o pomoc. Jakoś się wszystko udało, więc spokojnie. Nie łamie tutaj prawa. Poza tym myślałem, że to będzie miotać trochę bardziej, no i to potwierdza. To trochę większa zapalniczka, zresztą teraz puszczę Wam małe porównanie ze Stanów Zjednoczonych, bo my nie mamy dostępu do prawdziwego miotacza. Jak widzicie, zasięg mocno się różni od tego prawdziwego. Jest on na tyle bezpieczny, że mógł być w sprzedaży, no i na tyle bezpieczny, że można go wygrać. Tylko lekko zmodyfikujemy zasady. Musisz mieć 18 lat, aby się zgłosić. Jeżeli ich nie masz, musi zgodzić się na to twój rodzic. Pewnie zapytacie, jak to zweryfikuję. Po prostu pojadę do zwycięzcy i dam mu to do rąk własnych. Jeżeli nie będzie miał 18 lat, poproszę, aby odebrali go rodzice. Pierwszy raz komuś dam coś osobiście, więc będzie to też szansa, by się spotkać. No i oczywiście zasady są jasne. Trzeba zasubskrybować mój kanał, pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też gorącego lajka. No i najważniejsze w komentarzu napisz, jak byś wykorzystał ten miotacz ognia. Za tydzień wybiorę jedną osobę, która wygra ten sprzęt. No i oczywiście pamiętajcie też o ofercie sponsora, czyli plusza, która również jest gorąca. Za dwa numery lub więcej płaci się 20 zł miesięcznie za każdy, bez limitu minut i wiadomości, co też gigabajty. No i oczywiście Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp nie pomniejszają paczek. Oto zwycięzcy z przedostatniego odcinka. Chris wygrywa rzecz z AliExpress, maska trafia do Jowity Jarząbek, strój balona wygrywa Tadzik A1. Gratuluję, odezwijcie się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy? Was też tam wszystkich zapraszam. Padnijcie też na mój Instagram główny Wiemjak, no i ten, a co my tu mamy, jarzowy. Na tym kanale widzimy się w środę, no i oczywiście jutro w poszukiwaczu, tam filmy, które podbijają internet. Do zobaczenia, a teraz idę spalić Biankę.